Skąd pochodzi taki strój świętego tureckiego? Ale zanim to wyjaśnię, szybko odpowiem na dwa pytania, które zadawaliście w związku z poprzednim TikTokiem. Pierwsze. Lniane i konopne ubrania kupisz na dukkar.pl. Od Mikołaja dostajesz 9% zniżki z tym kodem. Drugie. Na temat klawiterapii dowiesz się z wywiadu z samym autorem tej metody, doktorem Ferdynandem Barbasiewiczem, na stronie Porozmawiajmy TV. Tutaj wpisujemy słowo klawiterapia i wciskamy Enter. Wracamy do świętego tureckiego. W roku 1837 Clement Clark Moore napisał poemat Wizyta świętego Mikołaja. Inspirował się on skandynawskimi wierzeniami przywiezionymi do Stanów przez północnoamerykańskich imigrantów. Wiele elementów ich folkloru przemieszało się z tradycjami koriaków syberyjskiego ludu spokrewnionego z Czukczami. Oprócz tego, że zajmowali się oni hodowlą reniferów, znani byli z praktykowania szamanizmu. Podczas swoich praktyk szamani syberyjscy używają muchomora czerwonego do wprowadzania się w stany wyższej świadomości. Pierwszy wizerunek świętego Mikołaja w czerwonym płaszczu został namalowany w roku 1870 przez nieznanego autora, czyli długo jeszcze przed czerwonym logo słynnego amerykańskiego napoju. A historyczny święty Mikołaj był tureckim biskupem, który słynął z hojności dla dzieci, jednak nie miał nic wspólnego ani z reniferami, ani z muchomorami. Tak więc oto historia pomieszała nam syberyjskiego szamana ze świętym tureckim.